Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Dariusz Pogorzelski, Witam Państwa i zapraszam na polski punkt widzenia. Zaproszenie do naszego programu. Dzisiaj przyjął Pan poseł Stanisław Piotrowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, szczęście Boże, Panie Pośle. Cześć Boże. Pan poseł od kilku dni zajmuje się jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości sprawą zmiany tego, co się stało w Sejmie w związku z Trybunałem. Czerwcu. I wczoraj oto wieczorem Prawie Sprawiedliwość wspólnie z ugrupowaniem KUKIS 15 przegłosowało pięć uchwał uchwał, które stwierdzały brak mocy prawnej uchwał z 8 czerwca, na podstawie których wybrano pięciu sędziów, nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Skomplikowane nieco, ale Pani Pośle, czy te uchwały, które wczoraj zostały przyjęte, one rozwiążą ten. No, nazwijmy to kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zdecydowanie tak, bo otwierają drogę do nowego procedowania nad wyłonieniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od tego, co się wydarzy przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sejm będzie procedował w oparciu o regulamin Sejmu. Regulamin Sejmu cieszy się. Tym, że jest zgodny póki co z Konstytucją i stanowi najważniejszy akt prawny w realizowaniu funkcji Sejmu. Chcę Ale, podkreślić. Proszę, że czy ja, dobrze Sejm jest czy ja dobrze zrozumiałam, czy um, ci sędziowie nowi, um, którzy mają być wybrani um, na przyszłym posiedzeniu Sejmu, czyli um, w i, um, w środę i w czwartek, w przyszłym tygodniu. Będą wybrani na podstawie regulaminu Sejmu czy na podstawie ustawy? Na podstawie regulaminu Sejmu, dlatego że tą materię reguluje regulamin Sejmu. Błąd Platformy Obywatelskiej polegał na tym, że poprzednią procedurę przeprowadzili wybiórczo. Część reguł stosowali z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a część reguł przy wyborze stosowali z Regulaminu Sejmu. Tak zdaniem konstytucjonalistów czynić nie wolno, w szczególności wtedy, kiedy te dwa akty prawne nie są z sobą zharmonizowane. Wybierano to, co pasowało z ustawy, to, co pasowało to z Regulaminu. I to skutkowało właśnie uznaniem. Jak to określili konstytucjonaliści, że uchwała w takim trybie podjęta nie ma mocy prawnej? No tak, ale jest ta ustawa, którą Platforma przyjęła w czerwcu, tak. i Państwo mówią, że ona jakby jest źródłem tego całego zamieszania, z którym teraz mamy do czynienia. I ta ustawa będzie oceniana. No w 3 grudnia przez Trybunał Konstytucyjny to nie lepiej zaczekać do tego wyroku trybunału i wtedy już mieć jakby jasność co do całej sytuacji i, wy... i albo wybrać, albo nie wybrać nowych sędziów. Tak jak powiedziałem wcześniej, my pracujemy w oparciu o regulamin. Natomiast co do ustawy uważamy, że nie jest ona zgodna z Konstytucją, na to zwracaliśmy uwagę wtedy, kiedy ta ustawa powstawała. Platforma była głucha na tego rodzaju uwagi. Konsekwentnie tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżyliśmy, bo w tamtym czasie tylko takie mieliśmy możliwości. Po wygranych wyborach uznaliśmy, że możemy dokonać zmian ustawy, tak aby była ona zgodna z Konstytucją. To, Panie to co jest y, Pana zdaniem i zdaniem Prawa i Sprawiedliwości niezgodne z Konstytucją w tej ustawie Platformy Obywatelskiej z czerwca? Pierwsza zasadnicza rzecz, kiedy określa kryteria, jakie spełniać winien kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja wyraźnie stanowi, że osoba kandydująca na ten urząd musi, wyróżniać się, musi posiadać wyróżniającą wiedzę prawniczą. Tyle i tylko tyle nic więcej. Dodawanie jakichkolwiek innych kryteriów jest w tym wypadku wyjściem poza konstytucję. Między innymi, platforma dołożyła w ustawie kryterium wiekowe, że sędzia Trybunału Konstytucji, kandydat na sędziego nie może mieć mniej jak 40 lat i nie więcej jak 67 lat. Jeżeli można w jakimś stopniu zrozumieć dolną granicę, Wiążącą się z potrzebą określonego doświadczenia życiowego, to już na pewno nie sposób zrozumieć granicy 67 lat. Mało tego, zdaniem konstytucjonalistów, tego rodzaju warunek może stanowić przejaw dyskryminacji ze względu na wiek. Oczywiście. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, czy kandydat ma niezbędne doświadczenie życiowe, czy jest sprawny intelektualnie wtedy, kiedy ma więcej lat, do Podejmowania tego rodzaju funkcji, no to przecież Parlament ocenia indywidualnie widząc kandydata, mając możliwość wysłuchać kandydata, parlament podejmuje decyzję, natomiast wprowadzanie takich kryteriów jest niezgodne z konstytucją. A Panie Pośle, państwo przyjęli uchwały odwołujące pięciu sędziów, ale ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w artykule 36. 30... Tak, pan redaktor Skrót. na wstępie prawidłowo powiedział teraz Skrót nie już do końca. Do, bo już nie jest, no, powtarzać tą formułę wiemy o co chodzi i tak, nasi wiemy. widzowie tak. też wiedzą tak. o co chodzi. De facto ta, te uchwały powodują, że... Ci panowie, którzy stali wybrani, ci państwo, którzy zostali wybrani, nie będą yy, sędziami. Ale ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w artykule 36 mówi wyraźnie, że wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje w wyniku śmierci sędziego Trybunału, zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu, skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. To wszystko prawda. Ale I żaden z tych, sytuacja żaden z tych sędziów nie, dotyczy, nie dotyczy tego przepisu. A dlaczego? Ano dlatego, że panowie profesorowie nie zostali sędziami. Tryb wyboru nie został zakończony. Wybór kończy się ślubowaniem. Ślubowania nie było. Zresztą chcę podkreślić, że w tej ustawie, którą napisała platforma, którą przeprowadziła platforma obywatelska, bo napisał Trybunał, jest wyraźnie powiedziane. Ślubowanie składa osoba wybrana, osoba, a nie sędzia. Dla niebędących prawnikami może się wydawać, że to nie ma większego znaczenia, dla prawników tego rodzaju sformułowania są bardzo ważne. Dla przykładu. W przepisach dotyczących Rzecznika Praw Obywatelskich jest mowa ślubowanie składa Rzecznik, nie osoba wybrana na Rzecznika, Rzecznik. Również Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes składa ślubowanie, nie osoba wybrana na Prezesa. Prawo ze określonymi sformułowaniami wiąże pewne konsekwencje. Dla przykładu, w procedurze karnej w kodeksie postępowania karnego używa się sformułowania podejrzany i osoba podejrzana. Komuś by się mogło wydawać postronnemu lajkowi, że to jest przecież to samo. Ale nie. Te, 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 za tymi dwoma pojęciami kryją się zupełnie różne sytuacje. Panie pośle, to w związku z tym, dlaczego Platforma Obywatelska mówi, że wczoraj dokonał się. Zamach stanu. No. Nie żyjemy w państwie demokratycznym. Była premier, a obecnie przewodnicząca Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz mówi: To jest zwykła gangsterka, a nie demokracja. A Sławomir Neumann, szef klubu platformy, dodaje: To jest czarna noc polskiej demokracji. No cóż, skąd my to znamy? Jak nie ma argumentów, są inwektywy. I tak jest właśnie w tej sprawie. Nie słyszymy na rzeczowe argumenty prezentowane przez nas nie słyszymy kontrargumentów tylko tego rodzaju określenia to pokazuje że tych argumentów nie ma bo gdyby były to przecież by je prezentowano w dniu wczorajszym rano miałem konferencję prasową w gmachu sejmu włączonych było kilkanaście kamer prezentowałem opinie konstytucjonalistów opinie wydane przez wybitnych Polskich Konstytucjonalistów na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. A opinię dotyczącą y, jakiego? Niekonstytucyjności hmm. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 roku, jak również odnoszące się do uchwał, mocą których wybrano pięć osób na członków Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucjonaliści nie pozostawiają suchej nitki, proponowałbym wobec tego zamiast inwektyw odnieść się do tychże opinii, ale to się nie dzieje. A Panie pośle, jak wyglądał sam proces legislacyjny tej ustawy z, 2000, z czerwca 2015 roku no. tam była taka, no. też część prawników mówi, że w ogóle tego typu zmiany nie powinny być dokonywane pół roku przed wyborem sędziego. Czy to, czy to ten argument jest trafny? Też podnoszą tą kwestię konstytucjonaliści, ale przede wszystkim. Popełniono zasadnicze błędy już tak od strony czysto proceduralnej. No proszę sobie wyobrazić, że ustawę przygotowali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Innymi słowy, nie właściwego w tym, że przygotowali. Sędziowie napisali ustawę dla siebie. Przedłożyli tą ustawę panu prezydentowi, no bo oni nie mieli inicjatywy ustawodawczej i prezydent Komorowski wniósł tą ustawę do Sejmu jako własny projekt. I później panowie sędziowie, pan prezes Wiceprezes, jeden jeszcze z sędziów, szef kancelarii Trybunału Konstytucyjnego brali aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości i podkomisji, która miała za zadanie opracowanie tejże ustawy. Doskonale tą sprawę znam, dlatego że również byłem członkiem tej komisji i podkomisji. W sposób aktywny, wypowiadali się, bronili pewnych zapisów i tak dalej. Ta sytuacja przecież trwała dość długo, bo to prawie dwa lata, ale można powiedzieć, że nie było wielkich postępów, natomiast przyspieszenie było wtedy, kiedy się okazało, że oto platformie spadają notowania i trzeba szybko tą ustawę sfinalizować. No, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego winni byli przewidywać że ktoś kiedyś może tą ustawę no, ale, zaskarżyć. pani puścicielu, ten przepis dotyczący jakby zmiany sposobu wyboru tak. sędziego zgłosił pan poseł Kropiwnicki, poseł Platformy Obywatelskiej, tak? To, to tak. nie mieliście na to wpływu. No, w porządku, tylko, tylko teraz kto ma tą ustawę badać, prawda? Doszło do dosyć kuriozalnej sytuacji. Trybunał postawił się w bardzo niekomfortowej sytuacji. I oczywiście wpłynęła skarga na niezgodność tej ustawy z Konstytucją. No i co? Wpłynęła ta skarga do tych, którzy przygotowywali projekt? A więc ma się Trybunał stać teraz sędzią we własnej sprawie? Przecież to godzi w podstawowe zasady polskiego prawa. Nie tylko polskiego, wszystkich cywilizowanych krajów, począwszy od starożytnego Rzymu. To, panie pośle, to 25 nie, nie i czwartego i 5 grudnia, czyli w środę i w czwartek będzie posiedzenie Sejmu, tu nie mam kalendarza, tak. i będzie wybór sędziów, czy Prawo i Sprawiedliwość ma już swoich kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Marszałek ogłosił taką możliwość zgłaszania kandydatów. zwrócił się z tym z tego, co wiem do wszystkich klubów parlamentarnych. Procedura rozpoczęła się od początku. Chciałbym zwrócić jeszcze właśnie uwagę na ten element, ponieważ często manipuluje się faktami w różnych mediach i podnosi się zarzut, że oto odwołaliśmy wybranych sędziów. Nic podobnego. Proces wyłaniania sędziów nie zakończył się. Obowiązuje zasada dyskontynuacji. Jest w tej chwili nowy parlament. Nowy parlament nie kontynuuje prac rozpoczętych przez poprzedni parlament. Dlatego rozpoczyna się nowa procedura. Chcę jeszcze z całą mocą zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z zamachem na Trybunał Konstytucyjny. Tego zamachu dokonała Platforma Obywatelska wspólnie z polskim Stronnictwem Ludowym, a to w czerwcu 2015 roku, kiedy dokonała zapisów w ustawie takich, że oto oni władni są dokonać wyboru sędziów do końca 2015 roku. A więc dokonali wyborów sędziów, których powinien wybrać obecny parlament, a nie poprzedni. Nawet z przekąsem pewnym powiedziałem podczas swojego wystąpienia sejmowego, że byli łaskawi i nie wybrali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na kilka lat do przodu, bo prezentując tego rodzaju filozofię, mogli byli to uczynić. Dzisiaj Grzegorz Schetyna, a także poseł Trzaskowski mówili, że no właściwie Platforma wtedy powinna wybrać trzech trzech no, kandydatów. No więc właśnie, refleksja przyszła jakaś? Jak się okazuje, jeszcze taka nie do końca, ale już jakaś. Ale ta refleksja. Powinna była przyjść tym wielkim autorytetom, które teraz tak krytykują poczynania prawa i sprawiedliwości. Rodzi się pytanie, a gdzie oni byli w czerwcu, kiedy dokonywano zamachu na Trybunał Konstytucyjny? Chcę powiedzieć, że gdyby to zamierzenie się do końca powiodło, to na 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili 14 byłoby z nominacji Platformy Obywatelskiej. Dla, jestem winien wszystkim Polakom ważną y, refleksję. Y, mianowicie Trybunał odgrywa istotną rolę. Mówi się o tym, że jest trzecim ustawodawcą, negatywnym ustawodawcą w państwie. Żeby dokonać jakichkolwiek reform, żeby realizować nasz program. Będziemy mieli problem tej natury, że oto któryś z posłów platformy, na przykład, zaskarży przepisy jakiejś ustawy. I jeżeli Trybunał stwierdzi niekonstytucyjność jakiegoś przepisu, nasza reforma nie będzie mogła być zrealizowana. I myślę, że w tym kontekście Pani trzeba. Panie pośle, przecież Trybunał, to jest napisane i w Konstytucji, i w ustawie o Trybunale, jest niezawisły. Tak, ale tak jest napisane i taki powinien być. Sędzia powinien być niezawisły i bezstronny. Czy w tym wypadku możemy mówić o bezstronności, skoro prezes Trybunału Konstytucyjnego biega po mediach, krytykuje, wdaje się w walkę polityczną, wypowiada swoje sądy na temat przygotowanych aktów prawnych, a podstawową zasadą jest, że żaden sędzia przed rozpoznaniem, przed wyrokowaniem nie może ujawniać swojego stosunku, swoich poglądów na sprawy. Ma zachowywać kamienną twarz. Jeżeli takich zachowań nie ma, to one rzutują na brak bezstronności sędziego. A bezstronność i niezawisłość to dwie najważniejsze kwestie w Panie zawodzie sędziego. Jeśli w, pion, w, w przyszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny ogłosi, że ustawa z czerwca jest zgodna z, z konstytucją, a i państwo wybierzecie w tym samym tygodniu y, pięciu sędziów, czyli właściwie Trybunał będzie miał dwudziestu sędziów, bo ma... Nie, nie, przede wszystkim to jest tak. Nie zostali wybrani żadni sędziowie. Sejm wybrał. Nie. Tylko przez przyjął... Procedura, procedura nie została dokończona, a więc wybór nie został sfinalizowany i to jest szalenie ważne. Y, nie dokończony został proces. W Sejmie obowiązuje zasada dyskontynuacji, a więc Sejm obecny nie kontynuuje działań poprzedniego Sejmu. To jest pierwsza sprawa. Druga, nowa procedura będzie się opierała wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego będzie bazowała na regulaminie Sejmu. To jest najważniejszy akt prawny Sejmu, określa. Warunki i sposób A funkcjonowania Czy Sejmu? Y, y, Regulamin Sejmu jest aktem prawnym wyższym, y, ważniejszym niż ustawa? Nie, ale nie podlega kontroli, nie podlega kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Mhm. Jest domniemanie, że regulamin Sejmu jest zgodny z konstytucją. Jeżeli popatrzymy do konstytucji, jaki jest zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, nigdzie tam nie znajdziemy y, uprawnienia do kontrolowania zgodności. No tak, ale sposób wyboru sędziego jest opisany w ustawie o Trybunale. W regulaminie. W ustawie też jest. W ustawie też Platforma opisała. Wadliwość uchwał trybun Sejmu poprzedniej kadencji polega na tym, że przy procedurze wyłaniania sędziów, kandydatów na sędziów, korzystała częściowo z rozwiązań ustawowych, Częściowo z rozwiązań regulaminowych, wybiórczo. Konstytucjonaliści stwierdzili, tak czynić nie wolno, w szczególności wtedy, kiedy te dwa akty prawne nie są z sobą powiązane. Ta materia prawna jest bardzo skomplikowana tak. rzeczywiście. A ja jeszcze chciałam na koniec zapytać, czy będzie już sfinalizowany, zakończony ten spór, który toczy się? Czy to będzie narzędzie? Walki politycznej, którą Platforma Obywatelska i opozycja, przynajmniej część opozycji, będzie podnosiła przez kolejne miesiące, jak nie lata. Pierwsza zasadnicza rzecz. Platforma Obywatelska od samego początku podjęła bezpardonową walkę. Proszę zwrócić uwagę na to, że pan prezydent Duda jeszcze swojego urzędu nie objął, a już był atakowany, że nic nie zrobił. Pani premier Beata Szydło. Jeszcze rząd nie był zaprzysiężony, a już padały ataki, że nie realizuje obietnic wyborczych. W związku z tym nie dziwi mnie to, że ten rząd i ten prezydent będzie ciągle krytykowany w sposób bezpartonowy tego rodzaju zarzuty są nieuczciwe, niesprawiedliwe, ale ja myślę, że Polacy też to już zauważyli, że straszenie pisem nie przynosi oczekiwanych efektów. Poza tym no, trzeba mieć trochę wewnętrznej powściągliwości, żeby krytykować kogoś, kto dopiero przejął władzę, a za 8 lat nie zrobić tego, czego naród Tak, czytigu. Przez wiele lat była stosowana zasada 100 dni spokoju dla rządu po objęciu władzy. No tutaj w tej zasady no, nie ma, jak widzimy. Nie jest ta zasada stosowana. Panie pośle, bardzo dziękuję za Serdecznie rozmowę, dziękuję. za wizytę w studiu. Gościem tego wydania Polskiego Punktu Widzenia był poseł Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł jest z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Też tak. Dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże Polski Punkt Widzenia już jutro, początek 21.40. Wcześniej o godzinie 19.00 jest program Warto Zauważyć. Dziennikarze naszego dziennika skomentują najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. Teraz życzę dobrej nocy. Z Panem Bogiem.